Siemana ziomale, z tej strony Osama Blanta, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Na samym początku chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, link znajdziecie w pierwszej linijce opisu. Wpadnijcie także na mojego Instagrama, gdzie od czasu do czasu wrzucam jakieś foty oraz wideo. W komentarzu napiszcie także, o kim chcecie następne fakty i ciekawostki. Możecie także sprawdzić mój ostatni odcinek o Bobby Szmurdzie. Wszystkie linki jak zawsze macie w opisie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj pogadamy sobie o dwóch raperach, mianowicie Lil Darku oraz Young Thugu. Około 2 lata temu ich zdjęcie stało się legendarnym memem, które prawdopodobnie każdy z was zna. Jeśli jesteś fanem rapu amerykańskiego i na bieżąco śledzisz media społecznościowe, to na pewno wielokrotnie widziałeś to zdjęcie. W dzisiejszym materiale opowiem wam kilka ciekawostek na temat tego zdjęcia, ponieważ wypłynęły one kilka dni temu za sprawą Twittera oraz strony XXL. Patrząc na to zdjęcie, od razu rzuca nam się w oczy, jak Lil Dark oraz Young Thug z uwagą spoglądają na ekran komputera. Aż do teraz tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę jeden drugiemu pokazywał. 17 września jeden z użytkowników Twittera opublikował post, w którym zasugerował, że to, co zobaczył Lil Dark, pomogło mu się stać sławnym raperem. Dzięki czemu wylądował na feature z Drake'iem w kawałku Love Now Cry Later. Kawałek ten na obecną chwilę ma 117 milionów wyświetleń. Nazajutrz, czyli 18 września, Lil Dark odpowiedział użytkownikowi, że Young Thug pokazał mu 20 milionów. Na początku, gdy zdjęcie obu raperów pojawiło się w internecie, zakładano, że obaj przeglądają wokale na komputerze. Tą teorię mógł potwierdzić Alex Tumaj, który powiedział w jednym z wywiadów, że Young Thug zna się na programach do robienia muzyki i że wtedy prawdopodobnie ustawia głośność lub wokal. Alex Tumaj to DJ oraz producent pochodzący z Atlanty. Współpracował z takimi raperami jak Travis Scott, Future, Kanye West, Drake, 21 Savage czy chociażby Childish Gambino. Współpraca z ostatnim raperem pozwoliła mu wygrać nagrodę Grammy. Alex zajmuje się nie tylko muzyką, ale także bardzo dobrze gra w pokera. Wróćmy jednak do konkretów. Tak naprawdę prawdziwa historia tego zdjęcia nadal pozostaje tajemnicą. Nie wiemy, co Lil Dark miał na myśli, mówiąc do fana, że Young Thug pokazał mu 20 milionów. Wielu uważa, że Lil Dark w tym momencie trollował. A prawda jest taka, jak ją przedstawił Alex Tumaj. Young Thug oraz Lil Dark współpracowali ze sobą wielokrotnie. Chociażby przy produkcji takich numerów jak Trap House, gdzie na ficie znalazł się także Young Dolph, Harriot z Meek Millem oraz Callboyem, No Love z Young Thorym, Get High z legendarnym Snoop Dogiem, My Boys z Ralo oraz Trouble, a także przy produkcji takiego kawałka jak Riding. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na ten temat. W opisie znajdziecie wszystkie linki do potrzebnych materiałów, a także do mojego Discorda oraz Instagrama. W tym materiale z mojej strony to by było na tyle. Siemano!